Story time. Marysia z domu rodzinnego najbardziej pamięta to poczucie niepewności, ciągłych pytań i kłótni rodziców o to, czy starczy pieniędzy do końca miesiąca. Kłótni, że ojciec wraca bardzo późno z pracy i prawie go nie ma w domu. Marysia wyrastała więc w atmosferze, której skutkiem jest ciągłe zamartwianie się po prostu wszystkim. Teraz Marysia zdorosła i martwi o modernizację kuchni. Gdy tylko pomyśli o pracach renowacyjnych, a myśli o tym codziennie, rozważa same bardzo negatywne scenariusze wydarzeń. A co będzie, jeżeli robotnicy nie będą słuchali, czego chce i wprowadzą zmiany, które mi się nie spodobają? A co będzie, jeżeli zaczną robotę, a potem znikną na całe tygodnie, żeby robić inne prace? A co będzie, jeżeli przekroczę budżet? Marysia starała się wymyślać przeróżne sposoby, aby na pewno robotnicy dotrzymali terminu, wykonali pracę dokładnie tak, jak to zaplanowała i na to, aby nie przekroczyć zaplanowanego budżetu. Niestety nic nie pomagało, a Marysia nabawiła się mdłości i ścisków w żołądku z obawy, że całe przedsięwzięcie skończy się klęską. Jeśli chciałbyś pomóc mi w rozwoju tego kanału, to możesz to zrobić, stawiając mi kawę na baycafe.to. Link znajdziesz w biografii. Na dodatek zaczęła się martwić, że jej zamartwianie spowoduje w końcu jakąś poważną chorobę, na przykład atak serca. Na terapii Marysia rozpoznała swoje przekonania, a dokładniej wiarę w to, że ponieważ czuje lęk, to znaczy, że powinna się martwić, a tylko wtedy, gdy go nie czuje, to nie ma powodów do zmartwienia. Marysia lęk czuje cały czas, a więc jej zmartwienie jest według niej uzasadnione. W ferworze zadań ma tendencję, aby zupełnie zapominać o dbaniu o siebie i przyjemnym odpoczynku, co jeszcze bardziej wpływa na jej stan. I takim większy lęk odczuwa, tym bardziej się martwi, a im bardziej się martwi, tym bardziej nasila się jej lęk. Pod wpływem pracy, razem z terapeutą, na zmianę swoich myśli katastroficznych na bardziej zgodne z rzeczywistością, Marysia kolejnym razem zatrudniła ekipę, która była fachowa, zawarła z nimi umowę, a przedtem dokładnie poszukała informacji u znajomych, którzy przeszli podobne doświadczenia, oraz nauczyła się dopuszczać do siebie ryzyko i niepewność, która jest przecież zawsze związana z zatrudnianiem ekip remontowych, ale też z każdym jednym dniem życia codziennego. A jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jakie są źródła Twoich problemów i jak sobie z nimi radzić, chodź na wirtualną kozetkę. Link znajdziesz w biografii.